Takim stwierdzeniem, że naszą współczesną kondycję w dużej mierze określa utrata poczucia sprawczości. Z jednej strony sprawczości nad światem i mam tu na myśli takie stare i nowe globalne i hybrydowe zagrożenia jak zmiany klimatyczne i katastrofę ekologiczną, ludobójstwo i terroryzm, w tym głównie terroryzm rodzimy, a także globalne problemy społeczne jak na przykład migracje. I z drugiej strony byłoby to poczucie utraty sprawczości również nad własnym życiem, za czym stoi m.in. postępująca prekaryzacja, bezwzględna polityka mieszkaniowa i socjalna, geopolityka czy systemy społecznej kontroli. Moglibyśmy więc niesubronnotnie przyznać, że życie stopniowo przeszło z naszych rąk w ręce wyalienowanej postpolityki, nie reprezentującej już nikogo poza sobą samą lub że zawsze tam właśnie było. Te dwa obszary utraty jednak pozwalają nam zerwać z wieloma mitami fundującymi dotychczasowe nasze myślenie o rzeczywistości i sprawczości jako takiej. Po pierwsze więc okazuje się, że biały, europejski, heteroseksualny i chrześcijański człowiek nie jest ostatecznym dyspozytorem świata czy planety. A przebieg procesów życia współkształtują skomplikowane sieci relacji zarówno pomiędzy rozmaitymi bytami i ekofaktami, jak i tak zwanymi nowymi figuracjami podmiotowości, takimi jak uchodźcy, rozmaite mniejszości czy cyborgi, z którymi musimy się dziś skomunikować, rezygnując ze swojej uprzywilejowanej eurocentrycznej i logocentrycznej pozycji. Po drugie też w czarowaniu ulega neoliberalna formuła DIY, deponująca całą odpowiedzialność za sukces czy porażkę w indywidualnych motywacjach jednostek. Detronizacja tej z gruntu chyba nowoczesnej wiary pozwala nam jednak wreszcie inaczej pomyśleć o charakterze i konsekwencjach rozmaitych naszych działań. Pragnienie wyobrażeniowego odzyskania sprawczości, które umożliwiłoby opór wobec determinujących struktur relacji społeczno-politycznych, diagnozowane przez Julian Walker, jako społeczne podłoże tzw. zwrotu performatywnego, do swojego urzeczywistnienia potrzebuje dziś kolektywnych podmiotów, w ramach których podporządkowane grupy, jednostki i byty pozaludzkie będą mogły wywalczyć sobie status aktorów politycznych. Taki aktywny podmiot zaś, jak pisze Ewa Dumańska, ma szczególną szansę tworzyć się w działaniach, w trudnych sytuacjach, konfliktach, kryzysach i wydarzeniach, których nie jest biernym obserwatorem, ale wprowadzającym innowacje sprawcą poprzez prowokowanie zmian w społecznej i kulturowej rzeczywistości i stawanie w ich centrum. W 1994 roku mieszkańcy hamburskiej dzielnicy St. Pauli zebrali się, aby zaprotestować przeciwko budowie dzielnicy biurowców na ostatnim niezabudowanym terenie w okolicy. W grupie znaleźli się muzycy, księża, dyrektorka szkoły, kucharz, właściciele kawiarni, barman i psycholog, skwotersi, artyści oraz okoliczni zaangażowani społecznie mieszkańcy. Zrealizowali oni wówczas procedurę projektowania partycypacyjnego, która zaowocowała powstaniem nowego parku publicznego, parku Fiction. W ciągu 10 lat prac projektowych i walki o zgodę na realizację pomysłu, członkowie Stowarzyszenia Nadbrzeża Portu działali tak, jak gdyby park już istniał, organizując na jego przyszłym terenie publiczne odczyty, rozmowy, dyskusje, wystawy, pokazy filmowe i koncerty. No i zainspirowani tym raportem dokumentującym działania Parku Fiction na wystawie Robiąc Użytek, jaka miała miejsce w warszawskim MSN-ie, 25 czerwca spotkaliśmy się w Skłocie Syrena w gronie redaktorów i redaktorek czasopism i prac artystycznych i naukowych, krytyków i krytyczek, autorów i autorek tekstów, kuratorów wystaw, czytelników i czytelniczek oraz aktywistek i aktywistów z ruchów społecznych, aby porozmawiać o instytucjonalnej sytuacji, w jakiej znalazła się literatura i sztuka, czasopisma kulturalne oraz tworzące je podmioty po dobrej zmianie, a także o pozainstytucjonalnych wyzwaniach, jakie możemy postawić dziś środowiskom twórczym i działackim. Zmiana kursu polityki kulturalnej państwa spowodowała, że duża część czasopism i wydawnictw, a wraz z nimi znacząca część humanistyki i twórczości zaangażowanej, znalazły się w sytuacji przypominającej tę z Parku Fiction.
Odmowę dalszego finansowania przez Ministerstwo Kultury działalności tych podmiotów, o czym szerzej można przeczytać na profilu Koalicji na Rzecz Czasopism Utraty Artystycznych, odbierane jako cofnięcie przez władzę mandatu na często wręczające ją w jej nieudolnych działaniach, a coraz odważniejsze samoorganizowanie się zaangażowanych redaktorów, redaktorek, krytyków i krytyczek i autorek wokół palących problemów społecznych, czy wokół walki z hegemonicznymi dyskursami. Zapowiadane przez Piotra Glińskiego zniesienie preferencji politycznych w finansowaniu czasopisów, przywracanie do mainstreamu debaty publicznej nurtów rzekomo dotąd w niej pomijanych, a budujących tożsamość narodową oraz lansowane przez ministra metafory innego podziału tortu zaowocowały tym, że w kreowanej przez resort kultury przestrzeni dyskursywnej pominięci będą jeszcze bardziej pomijani, a kultura patronacka będzie tańczyć w rytm wystukiwanym przez takie pisma jak Presje, Christianitas, Teologia Polityczna 44, Nowa Konfederacja czy Arkana, dla których celem, cytując choćby te ostatnie, jest ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych, religijnych i politycznych wartości, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Wyniki tegorocznego konkursu, za które odpowiadają przede wszystkim członkowie powołanej przez ministra komisji, przesądzają o kompromitacji zarówno systemu ocen MKiDN, jak i instytucji tzw. niezależnych ekspertów, wśród których znaleźli się prawicowi krytycy i naukowcy Maciej Urbanowski i Krzysztof Keller, szefowa radiowej dwójki Małgorzata Małaszko-Stosiewicz, sowietolog z UKSW Marek Kornat oraz Juliusz Gałkowski, publicysta m.in. miesięcznika Egzorcysta, którego czytelnicy cenią sobie najbardziej działy świadectwa uwolnień i wszelkich znaków potęgi Boga w życiu ludzi oraz teksty dające wiedzę o bieżących zagrożeniach ludzkiej wolności, zdrowia i zbawienia. W ten sposób to ta poczucia sprawczości, z jednej strony jako zagrożenia własnego bytu, a przynajmniej konieczności znacznego zredukowania prowadzonych działań, a z drugiej minimalnego choćby współkształtowania polityki kulturalnej państwa, dotknęła wiele podmiotów aktywnie działających dotąd w koalicji czasopism, która od 2014 roku projektowała i forsowała w ramach grupy roboczej przy ministerstwie zmiany w funkcjonowaniu priorytetu, stawiając na takie wartości jak misja i zmiana społeczna, niekomercyjny charakter periodyków kulturalnych, ich powszechna, bezpłatna dostępność czy obowiązkowe honoraria dla osób zaangażowanych w tworzenie pisma. Dlatego zebraliśmy się w Syrenie, aby spróbować określić się wobec tego braku i nieobecności w wizji kultury oficjalnej promowanej przez władzę, ale również zaproponować wizję alternatywną, która mogłaby być realizowana przez jakiś kolektywny podmiot, który już z założenia musi być wydany. Nazwaliśmy tę zaistniałą sytuację vacat fiction i postanowiliśmy otworzyć dyskusję na temat innych niż dominujące modeli redystrybucji idei, wiedzy, kapitału i różnych działań podejmowanych przez literaturę oraz czasopisma. Tak na przykład wspólnie z Mikołajem Ratajczakiem zastanawialiśmy się nad kierunkiem walki o prawa robotników słowa, rozważając m.in. ideę Kopi Farleftu, oddolne tworzenie kultury oraz sprawiedliwy podział kapitału pomiędzy jak największą ilość współtwórców pisma w czasach kapitalizmu kognitywnego. Tutaj poruszaliśmy takie problemy m.in. czy podbijać autorstwo, czy wręcz przeciwnie, rozpuszczać się. Zamiast więc pierwszego, tradycyjnego, tegorocznego numeru wakatu spróbowaliśmy wytworzyć żywy numer, post-numer i jednocześnie meta-numer, który opuszcza i przekracza narzucone przez okładki lub krawędzie monitora ramy, by podkreślić swoje powstawanie w interakcji pomiędzy wszystkimi uczestnikami aktu komunikacyjnego, bez hierarchicznego podziału na regulujących te przepływy redaktorów i autorów oraz biernych odbiorców i podporządkowane temu rzeczy. Przyświeca temu pewna świadomość, że odzyskiwanie czy też uzyskiwanie sprawczości nie może się odbywać w imię wąskiej grupy interesów, z pominięciem całej sieci niezauważalnych niekiedy między nami powiązań, które performują naszą wspólną rzeczywistość, zachowania, afekty, reakcje na siebie i innych, przebiegi operacji umysłowych, które wprowadzają istotne korekty do naszych poglądów i mniemań, czy powodują, że pewne przeświadczenia mogą podmieniać się miejscami. I które też pozwalają nam się przejrzeć w niektórych artefaktach, jak w drażniącej niekiedy obecności kamery i jej człowieka. Albo usłyszeć w odgłosach metrów zza okna i określić wobec atmosfery powszechnego zrywu, który poważnie przerzedził nasze szeregi.
A pogoda tego dnia też była takim hiperobiektem, z którym musieliśmy się na nieswoich prawach skomunikować. To utrudnianie granicy zapewne nie do końca się powiodło. Niemniej jednak chcieliśmy zapoczątkować pewną pojemną formułę numeru in process, numeru permanentnego, który nie kończy się wraz z upływem kadencji wydarzenia, ale który będzie dążył do skali 1 do 1, stając się praktyką krytycznego interweniowania wspólnot, redaktorów, autorów, czytelników i nieczytelników w rzeczywistość i twórczego jej przebudowywania. Zapoczątkowaliśmy więc, miejmy nadzieję, pewien performance w jego znaczeniu przywoływanym znów przez Ewę Domańską. Nie jako artystycznego widowiska, lecz codziennej praktyki życia społecznego, przejawiającej się w rytuałach, demonstracjach, paradach czy festiwalach, do której zalicza się również tak różnorodne zjawiska jak zabawy ludowe, widowiska sportowe, operacje medyczne czy akty terrorystyczne wręcz. W tej szkatułkowej konstrukcji performatywnej, w jakiej się znaleźliśmy, można powiedzieć, zastanawialiśmy się nad tym, jaki użytek mogą dziś robić z siebie literatura i pismo literacko-artystyczne. Ważną inspiracją jest tutaj wspomniana przeze mnie na początku wystawa Robiąc Użytek, o której szerzej wydają w numerze Kuba Schreder i Szymon Szyder. Tytułowa formuła robienia użytku ze sztuki zakłada między innymi, że jak piszą kuratorzy, gra wyobraźni odbywa się w skali 1 do 1, czyli że jest aplikowana w rzeczywistości społecznej, która w rezultacie zaczyna funkcjonować wedle nieco odmiennych, estetycznie przekształconych prawideł. Gdzie również przenicowaniu ulegają systemy wartości, wedle których mierzona jest użyteczność, na przykład przydatność jakichś przedmiotów, czy skuteczność pewnych działań. Nie tworzy się tutaj sztucznych modeli, czy też atrap rzeczywistości, kontemplowanych w przestrzeniach alternatywnych, ale realnie znosi się różnicę pomiędzy sztuką i życiem, performansem i zwykłą fuchą, czy artystycznym i politycznym procesem. Poczucie utraty sprawczości, które ekstrapoluję tutaj najczęściej na jakąś bliżej nieokreśloną klasową, zawodową czy środowiskową grupę, w odniesieniu do pola literackiego może brać się również z jego hermetyczności, nieprzenikalności, zapobiegającej wystawianiu języka poza jego obręb i myśleniu o przemianach poza jego terytorium. Specyficzne aplikacje poststrukturalizmu z jego tekstualizmem i dekonstrukcją przede wszystkim do lektury krytycznej sprawiły, że duża część polskiej humanistyki i krytyki literackiej, również lewicowo zorientowanej, stara się nie opuszczać ram interpretowanego tekstu w żadnym kierunku, ani okoliczności jego powstawania, ani jego szerszego oddziaływania poza idiomatyczną relacją tet-a-tet, czy fetyszyzowanym spotkaniem z innym w tekście oraz tekstem jako innym itd. Anna Burzyńska, posługując się argumentem z naiwności względem badaczy kwestionujących sprawczy potencjał wergiańskich operacji, wynosi tekstualny performans na wyżyny, otwarcie zrównując w pewnym momencie w swojej galopadzie znaczenia performansu i postmodernizmu i powodując w ten sposób, że pojęcie sprawczości traci jakąkolwiek swoją operacyjność. Anna Kałuża jeszcze w 2011 roku pisała, że współczesny artysta nie jest aktywnym działaczem wychodzącym na ulicę z rewolucyjnymi hasłami. Nie poucza ze swojego schronienia, ani nie walczy w konkretnej politycznej i społecznej sprawie. To ktoś, kto wystawia się na konflikt, ujawnia antagonizmy, działa jako ogniskowa skupiająca na sobie także negatywną energię społeczną, złość, frustrację, niepokój i traumę. A jego dzieła uosabiają społeczności w stanie konfliktu. Ta koncentracja na wewnętrznych, konfliktogennych właściwościach tekstu prowadzi być może do punktu, jak sugeruje Domańska, w którym sama idea konfliktu staje się metaforyczna, a walka klasowa, rasowa czy płciowa zastąpiona została sporami między tekstami. Tymczasem, biorąc pod uwagę wyniki badań struktury czytelnictwa w Polsce, aż prosi się zapytać, jacy inni spotykają się w lansowanym przez Burzyńską modelu lektury tekstu, a także przed kim współczesny artysta ujawnia społeczne antagonizmy. Odpowiedź na to pytanie musi ujawnić klasowy, elitarny charakter tego typu stwierdzeń, podobnie jak klasowy i ekskluzywny charakter ma tradycyjne pojmowanie praktyk czytelniczych. O czym Szerzej w swoim tekście Nie czytasz i z tobą do łóżka pisze Maja Staśka. Podczas gdy ramocy milczącej zgody badacze przylepiają dekonstrukcji etykietę wersji czy wywrotowości, a Burzyńska odmienia ją przez przypadki wszystkich zwrotów w humanistyce – etycznego, politycznego, performatywnego i empirycznego. O nieuświadomionych konsekwencjach posługiwania się tym dyskursem pisze Joanna Bednarek w swojej najnowszej książce Linie kobiecości – jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię.
Po pierwsze więc, zdaniem Bernarek, Derrida łapie się w pułapkę, w której siedzą już jego wcześniejsi adwersarze. Stawiając tezę, że płeć autora nie ma żadnego znaczenia, Derrida opisuje w gruncie rzeczy dychotomię tekstu, oderwanego od kontekstu i warunków powstawania i autora jako empirycznej jednostki. Zostaje zatem utrzymane w mocy stare rozróżnienie na treść i temat oraz czystą tekstualność bądź literackość, w przestrzeni, w której wszystko można wypowiedzieć, uwalniając się od ideologii. Tekst ze swoim radykalizmem formalnym staje się więc rewolucyjny z definicji. Po drugie, Derrida, utożsamiając sens tekstu z symboliczną męskością i obecnością, a więc tym, co jest poniekąd dane, a co ulega rozmontowaniu przez mechanizmy samego tekstu, przez rozpełnienie jego sensu w gąszczu znaków, czyli przez symboliczną kobiecość, de facto odpolitycznia kobiecy podmiot i neutralizuje jego autonomię i sprawczość. Tak jak odpolitycznieniu uległa korzystająca z dekonstrukcji teoria feministyczna, pisze Bernarek. Na inny problem poststrukturalizmu stawiającego sobie rewolucyjne cele zwraca uwagę Gayatri Spivak w słynnym tekście „Czy podporządkowani inni mogą przemówić?”. W jego centrum znajduje się zagadnienie reprezentacji, które za sprawą błędu językowego, czy też pozostawienia znaczących samym sobie, jak pisze Spivak, zrównuje dwa znaczenia reprezentacji. Polityczne, w sensie mówienia za kogoś, oraz retoryczne, czyli reprezentacje jako tropu dotyczące przedstawienia w sztuce czy filozofii. Spivak rekonstruuje myślenie Deleuze'a i Foucaulta, zgodnie z którym nie ma już reprezentacji, tylko działania. Działanie teoretyczne i działania praktyczne, które odnoszą się do siebie nawzajem. A ponieważ mówi i działa zawsze wielość, nawet w ramach jednostki, żaden teoretyzujący intelektualista, ani żadna partia czy związek zawodowy nie mogą reprezentować tych, którzy działają i walczą. W tym miejscu Spivak zadaje pytanie, czy ci, którzy działają i walczą, są niemi, w przeciwieństwie do tych, którzy działają i mówią, wskazując, że te ważne problemy zostały podgrzewane w różnicach między tymi samymi słowami. Świadomość i sumienie, reprezentacja i reprezentacja. W tym samym ujawniona zostaje banalność tworzonych przez lewicowych intelektualistów list dysponującymi samowiedzą i politycznym sprytem podporządkowanymi innymi. Reprezentując ich, intelektualiści zarazem prezentują siebie jako przezroczystych. Ta nieco przydługa teoretyczna krytyka pewnych założeń poststrukturalizmu wydaje mi się konieczna z punktu widzenia impasu czy pewnego zakleszczenia, w jakie popadła polska krytyka. I często bezwiednie powtarzająca za nią pewne pop-moty literatura, a szczególnie jej twórcy skazujący się tym samym na nieistotność. Tutaj nieodpowiedzialność za tekst staje się największą odpowiedzialnością. Próba minimalizacji wywieranych wpływów wartością etyczną. Na propsie jest dowolność odczytań, a im większy dystans do własnego dzieła i im bardziej podbijany przypadek rządzący tekstem, tym więcej do lansu ma autor, co szczególnie przykre w przypadku większości autorów tak zwanych zaangażowanych. Tymczasem dość już obsesji esencjalizmu, dość obsesji na punkcie naiwnych referencji, mówią Spivak, Domańska, Bednarek. Te problemy można dziś rozwiązać za pomocą zupełnie innych teorii, ale nie będziemy się nimi zajmować. Należałoby do tego, myślę, jednak dodać dość również pustych przeświadczeń na temat tego, że sama zmiana paradygmatu myślenia i pisania czyni z twórcy, krytyka czy badacza od razu praktyka społecznego i działacza. Dość uprzywilejowywania pisma, które zdolne jest dokonywać pewnych przegrupowań wewnątrz własnego pola, ale niekoniecznie już oddziaływać poza tym wąskim obszarem w relacji z innymi polami. Myślenie o sprawczości w kategoriach, że oto teraz napiszemy kolejny ważny tekst upominający się o wykluczonych, opublikujemy go tym razem w bardziej prestiżowej gazecie, a w pewnym momencie świat nie będzie miał innego wyjścia, jak się zmienić, musi się w końcu otrzeć o ścianę, o ile jeszcze tam nie dotarło. Dlatego też podczas żywego numeru zastanawiamy się, jaka specyfika literatury i sztuki sprawia, że dyscypliny te mogą realizować różne cele społeczno-polityczne za pomocą charakterystycznych dla siebie metod. Dokonując wymiany pomiędzy polami postsztuki i literatury, zadajemy pytanie, w jaki sposób literatura i pisma ją reprezentujące, korzystając ze swoich kompetencji artystycznych, konwencji, pozycji, procedur itd., mogą jednocześnie przekraczać hermetyczne pole literackie w jakiejś formie postliteratury. Czy raczej, trzymając się siatki pojęciowej oprowadzającej po wystawie robiąc użytek, jak w kontekście życia w epoce postartystycznej to, co nazywaliśmy dotąd literaturą, może ustawić się względem epoki postliterackiej, w której niewątpliwie żyjemy? Epoka postartystyczna to czasy, w których wysoki współczynnik sztuki obecny jest w wielu obszarach życia,
Praca artysty nie zawsze materializuje się w postaci dzieła sztuki, a sama sztuka dzieje się w skali 1:1, zamiast wytwarzać modele sytuacji i rzeczy, piszą kuratorzy. W tym kontekście na epokę postpracy mogły wskazywać choćby takie zjawiska jak popularność wideoblogów i całej blogosfery, statusy facebookowe, wiersze z grup, wiersze polityków, copywriting, żywe biblioteki, memy, graffiti. Takie działania jak na przykład Gazeta Pisarzy czy blog Więźniarek w Kratkę, a także różne formy kolektywnego pisania w mediach społecznościowych. Zastanawiamy się więc, jak literatura może działać w skali 1:1 w czasie rzeczywistym, reaktualizować pewne zjawiska, które zachodzą często tylko w akcie wykonywania określonych czynności i muszą być powtarzane czy odgrywane, żeby zaistnieć i osiągać konkretne efekty. Kuba Schroeder i Szymon Żydek, opowiadając o wystawie, wskazują m.in. na działania kolektywów wydawniczych, publikujących treści znajdujące się na pograniczu legalności, stanowiące podręczniki zakazanych lub kontrowersyjnych praktyk, a także inicjatyw funkcjonujących na zasadach spółdzielni i przekuwających dochodowe przedsięwzięcia w publikacje projektów zgłaszających się osób, które nigdy nie miałyby szansy ukazać się drukiem. Oczywistym dla literatury polem eksploracji jest też brandalizm i inne formy adbustingu, czyli ingerencji najczęściej w liczne przekazy medialne i reklamowe opartej na tzw. semiotycznej partyzantce, czyli przechwyceniu i dekompozycji znaczeń sloganów. Maja Staśko, postulując wyjście z dotychczasowego pola poezji, przytacza głównie zagraniczne przykłady literatury działającej w czasie rzeczywistym. Netprof, czyli gatunek korzystający z różnych taktyk w mediach społecznościowych, służących napędzaniu literackich akcji, w tym na przykład pisania kolaboratywnego za pomocą fałszywych kont celebrytów, czy na przykład poetycka aplikacja kolektywu Electronic Disturbance Theater, która pomaga emigrantom z Meksyku znaleźć wodę i przeprowadza ich przez pustynię w południowej Karolinie, wyznaczając najbezpieczniejszą, aktualizowaną na bieżąco przez użytkowników trasę. W czym można na pewno znaleźć zastosowania strategii narracyjnej gry, ale i opowieści podróży czy przewodnika. Interesujące są projekty, w których poezja staje się zarówno materialnym sensorem pewnych realnych zmian, reagując na przykład na poziom wody czy smogu w Krakowie, ten ostatni projekt jest autorstwa Leszka Onaka, jak i krytycznym komentarzem do nich. Ksawery Stańczyk analizuje zjawisko grafomanii z punktu widzenia pewnego ostracyzmu ze strony mainstreamu, zabezpieczającego interesy określonych środowisk twórczych, gdzie wartościujący klucz estetyczny okazuje się najczęściej kluczem towarzyskim, uwikłanym również w zależności ekonomiczne, w tym w ekonomii prestiżu. Postuluje też inne pomyślenie o roli i funkcji tych, których uznajemy za grafomanów. Przywołując chociażby przykłady tekstów totartowych, którym pierwotnie odmawiano w poetyckiej klasyfikacji, a także innych tekstów postliterackich, jak piosenki Listopolo, które mogą być źródłem cennej wiedzy o aspiracjach i marzeniach określonych grup społecznych czy o transformacji ustrojowej. Jakub Skurtys uzupełnia te rozważania swoim tekstem publikowanym w numerze, w którym zwraca uwagę m.in. na wzajemną nieprzenikalność różnych grup twórczych. Przywołuje też ważne rozpoznanie Piotra Resztowskiego, zgodnie z którym historia grafomanii jest wyłącznie historią pojęcia i jego nadużyć, nie zaś konkretnych dzieł, i należy spojrzeć na nią pragmatycznie i operacyjnie, jak na innego, który dokonuje subwersywnego demontażu dyskursu. Ta likwidatorska względem tradycyjnego pola literatury propozycja pozwala nam w pełni zanurzyć się w epokę postliteracką. Józef Płócienniczak opowiada o działalności rozdzielczości chleba, korzystającej z różnych narzędzi literackich przetwarzających i przetwarzanych przez media społecznościowe. Dzięki którym powstają takie projekty kolektywne jak ZUSWAVE czy statusy Janowy Gazusa II, pozwalające dokonywać pewnych przewartościowań w sferze relacji wspólnotowych. Wreszcie działalność Litwa, o której opowiada Marcin Czerwiński, polegająca w dużej mierze na tym, że redaktorzy i autorzy wychodzą poza polskie specjalizacje, jak można by się było spodziewać po pismach kulturalnych, i zaczynają oddziaływać na sferę publiczną nie tylko poprzez publikowane teksty, ale konkretne akcje w niej podejmowane we współpracy z różnymi organizacjami. Znamiennym projektem jest tutaj na przykład Boisko bez granic, w ramach którego odbywają się mecze integracyjne różnych grup wykluczonych, imigrantów, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, a także różnych grup zawodowych, lub spektakle powstające w ramach projektu Sztanie w ciemności, podczas których buduje się wspólnotę poza polem działalności, oparte również na opowieściach uczestniczących w nich imigrantów oraz otwierające się na opowieści kształtowo zgromadzonych osób, które wychodzą z ról widzów, stając się podmiotami sprawczymi spektaklu, ale nie tylko spektaklu. W
każdym razie tego typu działania pozwalają też inaczej pomyśleć o kwestii autorstwa. Podmioty opowiadające swoje historie same stają się ich autorami, a także współautorami pewnej sytuacji komunikacyjnej, która się pomiędzy nimi wytwarza. I teraz zatrzymajmy się tutaj trochę tutaj na chwilę przy oral history, która mogłaby zostać potraktowana jako pewien gatunek mówiony epoki post-literackiej i stanąć w centrum zainteresowań literatury, krytyki i pism literackich. Definiowana jest na ogół jako metoda badawcza, polegająca na wywiadzie przeprowadzanym ze świadkiem jakichś wydarzeń, w którym podkreśla się subiektywną perspektywę mówiącego w pryzmat własnych przeżyć i ocen faktów. Historia mówiona szczególnie spopularyzowana jest w kręgach historyków i socjologów, jednak relacje, jakie wytwarzają się często pomiędzy rozmówcami, są mocno problematyczne i niesymetryczne. Opowiadaczami są to bowiem przede wszystkim ofiary, choć naukowcy zastrzegają, prosząc rozmówcę o autobiograficzną opowieść, wyraźnie komunikujemy mu, że bardziej niż wydarzenia, których był świadkiem, interesuje nas on jako osoba, jego indywidualny los. Najczęściej jednak opowieść służy instrumentalnym celom, upodmiotowując głównie i umacniając pozycję badacza oraz jego dyscypliny. Podlega bowiem interpretacji w kategoriach badacza, uwarunkowanego wytycznymi własnej dziedziny, kultury, rasy, klasy społecznej, płci, wieku czy intencji i w takiej przetworzonej formie jest dalej dystrybuowana. Wystarczy przytoczyć różne cele, które służyć ma oral history, jak opisane przez Jerzego Bartmińskiego wypełnianie białych plam, wynikłe z obowiązującego w systemie totalitarnym zakazu, czy przez Piotra Filipkowskiego naświetlanie procesów społecznych determinujących biografię rozmówcy, określenie powiązań między życiem a strukturą i zmianą społeczną, czy koncentracja na procedurach interpretacyjnych służących tworzeniu biografii, wytwarzaniu opowieści o życiu. Nie twierdzę, że takie interpretacje są zgoła fałszywe czy bezwartościowe, zwłaszcza w kontekście osiągnięć humanistyki afektywnej. Mogą służyć bowiem pewnej translacji międzykulturowej czy międzyklasowej. Jednak w okolicznościach dość jednokierunkowego przepływu i przechwytywania tych fabuł powstaje poważne ryzyko skolonizowania tutaj opowieści i podmiotu na zasadzie, przed którą przestrzegała Bell Hooks. Opowiedz mi tylko o swoim cierpieniu. Chcę poznać twoją historię, potem opowiem ją tobie w inny sposób. Opowiem ją w taki sposób, by stała się moją historią, moją własną opowieścią. Przepisując ciebie, napiszę siebie na nowo. Cały czas jestem autorem, autokratą. Stale jestem kolonizatorem, odpowiadającym się podmiotem. A ty jesteś w centrum mojej wypowiedzi. I w tym miejscu dotykamy problemu, z jakim humanistyka zaangażowana zmaga się od dawna, sama nie pozostając przy tym niewinna. Czyli kwestii neokolonialnego charakteru reprezentowania lub udzielania głosu podporządkowanych. Z jednej strony koniecznym wydaje się takie poszerzanie oficjalnej przestrzeni, aby wykluczeni mogli się sami w niej wypowiedzieć. Z drugiej jednak istnieje niebezpieczeństwo, że te strefy czy nisze wypowiedzi tworzone dla nich przez dysponentów sfery publicznej, do których zaliczają się również pisma literackie, będą kontrolowanymi zonami powstającymi w miejscach, z których nie mogą zagrozić ani systemowi, ani wyznaczającym te przestrzenie geodetom. Nie można też ignorować uświadamianych lub nie oczekiwań, że podporządkowani będą przemawiać na naszych warunkach i zgodnie z przyjętymi lub podzielanymi przez nas standardami konstruowania opowieści. Kolejna pułapka wiąże się z wewnętrzną stratyfikacją dopuszczonych do głosu na podstawie ich zdolności adaptacyjnych do dominujących warunków i oczekiwań i wreszcie egzotyzacja. Popularne na świecie żywe biblioteki przeżywają właśnie w Polsce swój rozkwit, głównie za sprawą projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Diversia wraz ze Stowarzyszeniem Lambda w ramach grantu z Fundacji Batorego, obejmującego dziś już biblioteki w 47 miastach. Podczas organizowanych z udziałem żywych bibliotek wydarzeń ludzi i reprezentantów grup stereotypowo postrzeganych wypożycza się na określony czas jako żywe książki i słucha ich opowieści, wchodząc z nimi w interakcję. Podstawą projektu jest różnorodność osób defaworyzowanych, zgromadzonych w zbiorach danej biblioteki. Żywą biblioteką nie można nazwać wydarzeń, które ograniczają się do jakiejś jednej grupy, na przykład żywa biblioteka z uchodźcami, mówi koordynatorka projektu. To też biblioteki prześcigają się w swojej ofercie czytelniczej. Mamy imigrantkę, geja, Rosjanina, byłą narkomankę, samotną matkę, emerytkę i kontrolera biletów, a na stronie projektu przeczytać można rankingi wypożyczeń, istny plebiscyt wykluczeń, w których rekordy popularności biją mniejszości seksualne. Spotkania pod pewnymi względami przypominają więc występy cyrku obwoźnego. Mamy swoich wykluczonych, których wystawiamy przy nadarzających się okazjach, ma być wielorako i kolorowo i mogą działać bardziej na rzecz utrwalania stygmatyzacji niż emancypowania z opresji.
Co więcej, takie działania symulują też pełną reprezentację dyskryminowanych przez instytucje demokracji liberalnej. Pewne wyjście z tej ambiwalentnej sytuacji podsuwa przewijający się w tymże kontekst operaizmu, ruchu, jaki rozwijał się we Włoszech od lat 60., stawiającego m.in. na autonomię robotniczą i zrywającego z zależnością sił roboczych od kapitału. Operaiści postanowili pozbyć się pośredników w komunikacji z władzą, takich jak choćby związki zawodowe, ale jednocześnie zadbać o bliską współpracę pomiędzy klasą robotniczą a grupami wyżej czy inaczej wykształconymi. Przykładem stały się ankiety robotnicze, przeprowadzane zarówno przez jednych, jak i drugich. Tego typu kooperacja przynosi korzyści obydwu stronom. Pozwala zdominowanym wyposażyć się w określone kompetencje kulturowe czy społeczne, umożliwiające im autonomiczne działanie i występowanie we własnym imieniu. Intelektualistom zaś zapewnia pełniejszy wgląd w sytuację grup upośledzanych, intersubiektywną identyfikację, a także autentyczność prowadzonych praktyk. W ten sposób, zamiast nosić się w przestrzeni nadanej i z góry zaprojektowanej, podporządkowani mają szansę wkroczyć na drogę stawania się podmiotem, który sam ustanowi dla siebie przestrzeń głosu w toku walki politycznej. Takie cele mogłyby więc przyświecać pismom i artystom zaangażowanym we współpracę z wykluczonymi, traktowanymi już nie na sposób paternalistyczny, jako bezbronne ofiary pozbawione mocy sprawczej, co tylko dalej je wiktymizuje, ale jako aktywny podmiot przemian. Albowiem, jak wnioskuje Dawid Kujawa w toku operaistycznej lektury nowego tuniku Szczepana Kopyta, opór nie jest już kategorią, którą sytuować można by jak dotąd w repertuarze działań podmiotów podporządkowanych. Te bowiem generują ruch, a nie go powstrzymują, ale raczej stoi po stronie posiadaczy, nie pozwalających w pełni uwolnić się społecznemu potencjałowi wytwarzania. Rezygnacja z prymatu pisma podtrzymującego dystynkcje etniczne i klasowe nad innymi przestrzeniami działania kultury słowa czy symbolu, a być może w ogóle nad innymi językami i sposobami komunikacji, wydaje mi się dziś co najmniej warte wspólnego namysłu redaktorów, krytyków, artystów i aktywistów społecznych. W historiach mówionych czy rozmaitych formach manifestowania się life stories tkwi bowiem potencjał intersubiektywnego kształtowania się podmiotów zbiorowych, budujących duchową świadomość i wspólnotę interesów, dyskujących sprawczość i podmiotowość historyczną. Pamięć w historii mówionej nie jest bowiem depozytariuszem faktów, lecz aktywnym procesem nadawania znaczeń, jak pisze Filipkowski. Tworzy historię oddolną, alternatywną, w której prawda obiektywna ustępuje miejsca prawdzie psychologicznej. Tadek Zmiowski z Syreny opowiada więc o współpracy artystów, ruchów społecznych i klas ludowych we Włoszech w okresie poprzedzającym operaizm, zanurzonej w tradycji folklorystycznej i oralnej, a także o pomysłach archiwizowania historii grup niehegemonicznych i całej klasy społecznej przy tym. Krzysztof Wodliczko w wywiadzie Rzece pod tytułem Socjoestetyka, jaki ukaże się za chwilę nakładem Krytyki Politycznej, którego fragment oraz omówienie Asi Bednarek publikujemy w żywym numerze, mówi o traumie pomników, mających często poczucie winy za propagowane przez siebie idee. Artysta próbuje im więc pomóc, wprowadzając pomysł pomnikoterapii. Pomniki stają się opowiadaczami historii własnych i historii ofiar, które się w nich materializują. Wraz z innymi obiektami Wodliczki stają po stronie pokrzywdzonych, mówią wspólnie z nimi lub ośmielają ich do wypowiedzi już nie w prywatnych przestrzeniach terapeutycznych, ale w przestrzeni publicznej, domagając się zaakceptowania stylistyki cudzej krzywdy i skargi. Zamiast hierarchizowanych slamów poetyckich, podbijających wszelkie rozsiewane przez kapitalizm, neoliberalizm, nierówności czy mechanizmy rywalizacji, wyobrażam więc sobie otwarte wiece oral history. Obok wierszy, dowolne konfesyjne formy narracji. Źródła mówione i twórczość wernakularna jako równoprawne źródła wiedzy i autorytetu dla krytyki. Egalitarna przestrzeń wypowiedzi postliterackiej. Wymiany doświadczeń i kompetencji i wspólne interwencje w rzeczywistość społeczną. Obawiamy się tych, którzy nie mówią do nas i z nami, ale o nas, pisała swojego czasu Bell Hooks. Zmiana tej perspektywy mówienia wydaje mi się teraz jednym z najważniejszych wyzwań dla dalszego rozwoju żywego numeru. A teraz chodźmy posłuchać autorów. Teraz?